Pragnę wyrazić wielkie zadowolenie, że Kurier Lubelski organizuje takie warsztaty dziennikarskie Junior Media. Jestem przekonana, że wkrótce będą widoczne efekty tych warsztatów w postaci wspaniałych gazetek, które będą wydawane na terenie wielu szkół, we współpracy oczywiście z nauczycielami. To wydaje mi się, że chcecie jak gdyby piórem sprawować władzę. Powiecie o tym, że media to jest czwarta władza. A skoro piszecie, no to jesteście też już na początku tej władzy medialnej i kształtowania opinii w społeczeństwie. Ja mam nadzieję, że te warsztaty będą dla Was owocne i wyjedziecie stąd z głowami nad tymi marzeniami i wielkimi projektami dotyczącymi zawodu, dotyczącymi Waszych gazet przede wszystkim najpierw. Ale teraz koło mnie stoi pan redaktor naczelny Dariusz Kodlarz, redaktor naczelny Kuriera Lubelskiego. Poprosimy o to dobre słowo na początek, żeby nam się te warsztaty udały. Witam wszystkich w programie Junior Media. Cieszę się, że tak licznie przyszliście na nasze spotkanie. Wierzę, że dużo dowiecie się, bo ja oglądając to, co przygotowali koledzy, też się czegoś dowiedziałem. Ponieważ dziennikarz to jest taki zawód, w którym się uczymy całe życie. Program Junior Media powstał po to, by Wam pomóc w przygotowywaniu tego, co robicie na co dzień w szkołach. Może nie na co dzień, ale czasami raz, dwa razy w miesiącu, czasami raz na pół roku, ale przygotowujecie wszystkie swoje gazetki. Myślę, że sporo dowiecie się po prezentacjach. Program Junior Media powstał też po to, żebyście poznali trochę zawód dziennikarza. Zawód, który my wykonujemy i którego obraz w społeczeństwie jest czasami inny niż rzeczywistość, z którą się my na co dzień borykamy. Program Junior Media powstał po to, żebyście nie używali tylko buziek w SMS-ach, ale także pięknych polskich słów, w których jest wielka magia. Dziękuję za przybycie i już nie przedłużam. Panie prezesie, zapraszamy. Pan prezes Kołacz, Dariusz Kołacz. Prezes Kuriera Lubelskiego. Proszę, powiedzcie, skąd przyjechaliście? Lublin! Chełm! Zakrzówek! Wola! Proszę bardzo, skąd jeszcze? Krubieszów, Zamość! Piękna reprezentacja. Skąd jeszcze? Świdnik duży. Pięknie. Pięknie. Widzę, że to jest piękna reprezentacja Lubelszczyzny. W przerwie będziemy mogli wydrukować Wasze zdjęcia na pierwszej stronie gazety Kurier Lubelski.